i sędzia puścił wyścig. Wulkania troszeczkę straciła na starcie, a prowadzi Winchester, blisko niego galopuje Jayavarman. To jest czołówka, przesunęła się do przodu Queen Capella i przy wewnętrznej jeszcze w czołówce galopuje Imperator Antonius. I za chwilę wejdą w zakręt, prowadzi Winchester, Jayavarman. Tam jest także Queen Capella, do przodu teraz przesunął się lekko galopujący Maestral. Pozostałe konie z tyłu Gerbera, z tyłu również Bavaria Rim. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą, na którą wyprowadzi Winchester, dość lekko galopuje. Winchester ściął, tutaj jeździec doskonale, kanat i prowadzi, ucieka. Do celownika jednak jeszcze jest dobrze ponad 400 metrów. Kapitalnie finiszuje Queen Capella i tutaj ruszył się Maestral. Maestral najbardziej dynamicznie galopuje i on obejmuje prowadzenie. 200 metrów przed celownikiem. Maestral prowadzi i ma przewagę. Druga galopuje Queen Capella. Jeszcze do celownika 50 metrów wygrywa Maestral, druga będzie Queen Capella. Na trzecim miejscu kończy Winchester, jeszcze atakowany był w końcówce przez Wulkanię, ale klacz nie dała rady. Ostatni kończy Jayavarman.